drugą niedzielę zwykłą tego miesiąca mogliśmy przeczytać list do wiernych i niewiernych, który w ostatnich zdaniach brzmiał następująco. W porozumieniu przede wszystkim z ministrem sportu i turystyki podejmiemy działania, aby powstała w Polsce zawodowa Liga Żużla, w której panować będą zdrowe zasady rywalizacji sportowej i wszyscy jej uczestnicy będą działać wobec siebie lojalnie, kierując się przede wszystkim dobrem sportu, a nie partykularnymi interesami. Jest to list podpisany przez wszystkich prezesów uczestniczących w spotkaniu we Wrocławiu. A tydzień później w Zielonej Górze można powiedzieć, że był pokaz tej tolerancji, lojalności i kierowaniem się dobrem sportu, gdzie miały odbyć się, wydawało się, zwykłe zawody żużlowe. Zwykłe, tak jak każdej niedzieli, a ta niedziela okazała się bardzo niezwykła. W niecodziennych okolicznościach zawodnicy Unibaxu Toruń nie wyjechali na tor zielonogórski. Była to sytuacja nie do wyobrażenia wcześniej. I jeśli tak mają wyglądać zawody ligowe kierowane przez wszystkich prezesów klubów żużlowych, to ja za taką ligę dziękuję i myślę, że każdy kibic się pod tym również podpisze. Był to pokaz ignorancji, braku jakiegokolwiek poszanowania dla kibiców i taka sytuacja, jaka zdarzyła się na torze w Zielonej Górze, absolutnie nigdy nie powinna mieć miejsca. I myślę, że ta sytuacja pokazuje, że w Polsce raczej nie powinniśmy dzielić tej władzy, tylko ktoś faktycznie powinien zarządzać rozgrywkami silną ręką, aby nigdy nie doprowadzić do podobnych chwil, abyśmy nigdy już więcej się nie musieli wstydzić za samych siebie. Myślę również, że same komentarze przedstawicieli klubów żużlowych po tym wydarzeniu kompromitującym w Zielonej Górze pokazują, że nawet przy takiej okazji, w takiej jakby czystej sytuacji, każdy komentarz jest inny i każdy dopasowuje tą sytuację do siebie i możemy przeczytać, że gdyby Rzeszów Lesznie podczas walkovera dostał bardziej srogą karę, to tej sytuacji by nie było. Z kolei rzeszowska strona mówi, gdyby w Lesznie leszynianie otrzymali karę, a nie my, to takiej sytuacji byśmy nie oglądali w Zielonej Górze. Więc to pokazuje, że w żadnej sytuacji praktycznie, w żadnym przypadku pewna ilość osób nie jest w stanie się zgodzić ze sobą i mimo czystej i klarownej sprawy w Zielonej Górze w dalszym ciągu każdy mówi innym głosem. Możemy też, mimo tego, że dla każdego praktycznie sytuacja jest jasna i klarowna, przeczytać słowa działaczy z Torunia, którzy próbują się bronić w sposób zupełnie nielogiczny. Możemy też posłuchać pana Władysława Goloba, ojca Tomka. Myślę, że pan Władysław akurat pasuje do takiej roli, bo zawsze nadawał się do spraw ekstremalnych, jest pilotem samolotów i umie sobie w takich sytuacjach radzić. I myślę, że obrona Torunian jest sprawą mocno ekstremalną, bo tutaj po prostu jest to sytuacja nie do obrony. Myślę, że już wiele słów padło na temat spotkania w Zielonej Górze, na temat meczu, który się nie odbył. Nie chciałbym się znęcać nad całym środowiskiem toruńskim, bo to nie całe środowisko zawiniło. Myślę, że tak jak każdy już dobrze o tym wie, zadecydowała tak naprawdę jedna osoba czy kilka osób, mówi się o Radzie Nadzorczej, ale warto jakby odeprzeć te argumenty, które padały, przede wszystkim o przełożonym meczu. Jeśli mamy przekładać mecz ze względu na kontuzję jednego czy drugiego zawodnika, nawet jeśli to jest dwójka zawodników, to doprowadzilibyśmy do sytuacji, która nigdy w sporcie żużlowym nie miała miejsca i tak naprawdę żadne zawody żużlowe nie mogłyby się odbyć po takim spotkaniu, ponieważ nie ma praktycznie niedzieli w sporcie żużlowym, w którym odbywają się kolejki ligowe, której któraś z drużyn nie byłaby osłabiona kontuzją któregoś z zawodników, więc tak naprawdę po takiej sytuacji, gdybyśmy doprowadzili do przełożenia tego meczu na wniosek Torunian i odbyli zawody w momencie, kiedy obie drużyny będą w pełnych składach, to doprowadzilibyśmy do sytuacji, gdzie w kolejnym sezonie praktycznie co tydzień każda z drużyn optowałaby za tym, żeby przekładać spotkania, w których nie będzie mógł startować jeden czy drugi zawodnik. Więc dobrze, że się stało, że te zawody nie zostały przełożone,
Bo ja od razu zadaję pytanie, co by było, gdybyśmy przełożyli mecz i czekali na Tomka Goloba, który jak wiadomo było, już w tym sezonie raczej nie wróci, ma bardzo silny wstrząs mózgu, jest cały poobijany, ma pęknięty kręg w kręgosłupie, więc możemy sobie wyobrazić, ile czasu potrwa, zanim Tomasz Golob wróci do zdrowia. Ale jeśli nawet mógłby wrócić, to co by było, gdyby na przykład Jarek Hampel w poniedziałek skręcił nogę, Piotrek Protasiewicz kolejnego dnia skręcił nadgarstek, a następnego dnia Paweł Przedpełski miałby gorączkę. Musielibyśmy czekać na tych zawodników, nigdy ten finał by się nie odbył. Myślę, że w Zielonej Górze po stronie toruńskiej zabrakło refleksji, zabrakło chłodnej głowy, która doprowadziłaby do sytuacji, w której zawodnicy wyjechaliby na tor. Myślę, że tym jednym ruchem całe środowisko toruńskiego żużla i nie tylko toruńskiego żużla mocno ucierpiało. Ja sobie nie wyobrażałem przed tym spotkaniem, że może dojść do podobnej sytuacji. Torunianie przez kilka ostatnich lat mocno pracowali na to, żeby zbudować swoją bardzo mocną markę i to nie tylko chodzi o klub, ale i o całe miasto. Sport żużlowy w Toruniu jest czymś wielkim. Toruń też poprzez żużel mocno się reklamuje i promuje. Widzę Toruń w serialach telewizyjnych, tam w tych serialach jest przeplatany żużel. To wszystko bardzo ładnie i przyjemnie wygląda. Bardzo dobrze się to uzupełnia, więc takim jednym ruchem praktycznie to wszystko zostało przekreślone i cały Toruń, przede wszystkim sport żużlowy w Toruniu, stał się pośmiewiskiem niestety. I to nie tylko wśród kibiców żużlowych, ale też kibiców innych dyscyplin i całej opinii publicznej w Polsce. Uważam, że właśnie o tych kwestiach powinno się pomyśleć przed tą decyzją, którą podjęli działacze toruńscy w Zielonej Górze. Toruń i żużel to jest wielka tradycja. Żużel w Toruniu jest od wielu, wielu lat. Przewinęło się przez ten klub wielu zawodników i do dzisiaj startują w tym klubie zawodnicy, którzy naprawdę oddają kawał serca dla tego klubu i miasta. Startowali w tym klubie zawodnicy, którzy oddali życie na torze dla tego klubu i dla tego miasta. Więc myślę, że takim jednym bardzo mało poważnym ruchem zapomniano o tych wszystkich wartościach. Kibice w Toruniu są to kibice tak jak w każdym innym mieście, ale Toruń należy do tych klubów, które mają kibiców bardzo wiernych, bardzo oddanych, którzy są od kilkudziesięciu lat z tym klubem. Pałeczka kibicowania jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i kibice w Toruniu, którzy odpalają znicze pod toruńskim stadionem, są mocno rozgoryczeni i wcale się im nie dziwię. Jeden ruch na stadionie w Zielonej Górze również pokazał, że tych kibiców po prostu mocno zlekceważono. Oczywiście po takim wydarzeniu możemy się spodziewać srogich kar dla strony toruńskiej. Myślę, że wszystkich dotknie to mocno, jeśli chodzi o ten klub. Boję się również, że mogą ucierpieć na tym zupełnie niewinni kibice, jak i sami żużlowcy, którzy oczywiście byli, wbrew temu, co mówią działacze toruńskiego klubu, byli gotowi do startu, przyjechali do Zielonej Góry i chcieli startować w tych zawodach, a po prostu im tego zakazano, więc w tej chwili czekamy wszyscy na orzeczenie komisji, która stwierdzi, kto i jakie otrzyma kary. Ja tuż po tym odwołanym spotkaniu byłem też strasznie zły na tą całą sytuację i od razu mówiłem o tym, że Torunianie powinni jeździć w drugiej lidze i startować tam, gdzie startuje KSM Krosno, Wanda Kraków, w której tutaj w mieście się znajdujemy i stwierdziłem nawet, mówiąc żartem, że Wanda Kraków też chętnie pojeździłaby na motoarenie, ale jeśli popatrzymy na to głębiej i pomyślimy troszkę bardziej, to myślę, że przede wszystkim powinni ci ucierpieć, którzy zawinili. Myślę, że powinniśmy tutaj chyba jednak oszczędzić kibiców, którzy będą musieli też poradzić sobie z tą całą sytuacją, ale jeśli uda się w jakiś sposób uniknąć jakiejś degradacji czy zawieszeń zawodników, to byłoby bardzo korzystne dla nich.
myślę, że nie obędzie się bez ogromnych kar finansowych. Myślę, że nie obędzie się również od minusowych punktów, jeśli chodzi o kolejny start w kolejnym roku drużyny Unibaxu Toruń. Ja jako szef Stowarzyszenia Żużlowców Metanol obiecałem i robię wszystko, żeby kary uniknęły zawodników. Myślę, że te kary, jeśli dotkną zawodników, będą minimalne. Zrobię wszystko, żeby tak było. Zrobię wszystko, żeby zawodnicy ucierpieli najmniej, bo oni w tym wszystkim nie zawinili. Myślę, że są argumenty po stronie zawodników. Będziemy je przytaczać tym, którzy będą decydować o tych karach. I mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy nie zawinili, nie będą tak mocno ukarani. Przed nami z kolei sportowe wydarzenie. Mam nadzieję, że w Rzeszowie w niedzielę 29 września już nic nieprzewidzianego się nie odbędzie. Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, aby bez Goloba, Sajfudinowa, a być może też bez Taja Wufindena te zawody odwołać i nie stwierdzić, że Mistrzostwa Europy bez tych zawodników są niegodne i nie powinny się odbyć. A tak na poważnie, to w Rzeszowie będziemy świadkami bardzo interesującej walki o tytuł Mistrza Europy. Ostatni turniej Speedway European Championship, gdzie lideruje Nicky Pedersen. Nicky Pedersen, który będzie startował na własnym torze w Rzeszowie, będzie mógł pokazać się ostatni raz w tym sezonie przed kibicami rzeszowskimi. Prowadzi w generalnej klasyfikacji. Tuż za Duńczykiem znajdują się Taj Wufinden, który ma jeden punkt mniej, Tomasz Golob, dwa punkty mniej. Mówi się, że Taj Wufinden być może wystartuje, więc jeśli Anglika zobaczymy na torze w Rzeszowie, to na pewno podejmie walkę mimo kontuzji obojczyka i będzie walczył z Nicky Pedersenem o ten tytuł. Ale też są zawodnicy, którzy wykorzystując jakby te kontuzje i urazy tych, którzy znajdują się z przodu, będą walczyć o medale. Martin Waculik niespodziewanie, mając kilka punktów mniej od tych pozycji medalowych, na pewno postara się też wskoczyć na podium i po takim słabym sezonie na pewno będzie to dla niego olbrzymi sukces. Ale też otwiera się szansa przed kolejnymi, mam na myśli Polaków, przede wszystkim Maćka Janowskiego, który w tej chwili znajduje się na 8. miejscu. Ale od podium też niewiele go dzieli. Jeśli pojechałby bardzo dobre zawody i licząc na słabszy występ tych, którzy są z przodu, on może też zakręcić się wokół medalu. Troszkę żal Sebastiana Ołamka, który jest w tej chwili na 10. miejscu, który nie startował w jednym turnieju przez to, że doznał kontuzji. Nie startował w Rosji w Togliatti, ma całkiem spory dorobek punktowy i gdyby startował w Rosji, to myślę, że przy tych wszystkich innych okolicznościach kontuzji i urazów, myślę, że i Sebastian Ułamek miałby szansę na powalczenie o któryś z medali.